Siemano, witam ponownie, jak zawsze w dość długich przerwach, bo po prostu zwyczajnie nie mam czasu nagrywać, ale już o tym wiecie, bo powtarzam do znudzenia, ale w przerwach między tymi filmami, które wrzucam, nagrywam i edytuję, dużo streamuję, więc jak chcecie ze mną pogadać, zapraszam na jakieś streamy wtorki, piątki i soboty. Oczywiście War Within już sobie hula, ludzie go lubią lub też nie, część kocha, część nienawidzi, część się nudzi jak mój kolega już. Niektórzy cieszą się, że wychodzi nowy Diablo, dodatek, bo będę mogli sobie w to grać na spokojnie i coś w swoim życiu robić. Jako że jestem tatą, też jestem uwikłany w takie rodzicielskie różne schematy. I jeśli chodzi o Warcrafta, o moje dzieci, to one dość wcześnie rozpoznały i były przedstawione Warcraftowi, dlatego że jak się Tymek urodził, to będąc z nim sam na chacie, często go sobie sadzałem na kolankach i próbowałem robić jakieś questy, gdzieś z tego nawet mam zdjęcie. Więc oni dość wcześnie, i Leoś, i Tymek dość wcześnie jakby rozumieli, że tata gra w Warcrafta, że lubi Warcrafta i że się przy nim relaksuje. Do tego stopnia nawet, że jak usypia mojego synka, czytam mu książkę, bo zawsze czytamy książki na dobranoc, to on mówi: tatuś, dobra, idź już sobie graj, idź streamuj, czytam, graj sobie z kolegami. Więc u nas w domu są dwie duże rzeczy, jakby granie i czytanie książek. Na szczęście moje dzieci, mimo że mają wszystkie możliwe chyba konsole, to zawsze wybiorą zabawę z kolegami lub na dworze niż jakieś cyfrowe rozrywkę, to jest ten plus. No ale aczkolwiek chciałem powiedzieć, że Warcraft jest dość silny, oni to im wiedzą. Tymuś, jak był mały też, chciał, żebym mu stworzył postać Hulka, bo lubił Hulka, więc mu stworzyłem orka, też chyba o tym już wspominałem. Orka o imieniu Hulk, zielony, i on sobie tam biegał w Barents na początku i tam zabijał jakieś dziczki i sobie klikał. Teraz już ten ma 8 lat, w tym roku dostanie swój pierwszy porządny komputer, więc chyba go powoli będę wdrażał w Warcrafta, a potem także w Sea of Thieves, żeby mieć z kim grać. Ostatnio mieliśmy streama, graliśmy w te retro arcade'owe gry, jak Capcom vs. Marvel, w końcu mogłem sobie z kimś powalczyć. Próbowałem pokazać mu Mortala, ale nakryła nas żona i troszeczkę jej się to nie spodobało. Nieważne, w każdym razie co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że jak wiecie dobrze, zawsze kupuję wszystko, co jest związane z Warcraftem. Jak się tylko cokolwiek pojawi nowego odnośnie Warcrafta, jakaś książka, coś, to próbuję to mieć. I tym bardziej książki, bo czytam je dzieciom. I teraz właśnie chciałem wam pokazać, co znalazłem przypadkiem. Tą książeczkę nazywa się Warcraft A is for Azeroth, The ABC of Warcraft, napisane przez Christy Golden i ilustracje by Sara Valentino. Z tego, co jest napisane, to książka wyszła w 2023 roku, więc jest w miarę nowa. I to jest książka, którą dodałem do kolekcji właśnie książek, którą czytam moim dzieciom na dobranoc. Jest fajnie zrobiona, bo w prosty sposób przedstawia jakby świat Warcrafta na podstawie alfabetu, więc jest naprawdę, polecam ją tym rodzicom, którzy dzieciom czytają na dobranoc, a na przykład dzieci uczą się alfabetu, bo poza pięknymi ilustracjami wam pokażę za chwileczkę w prześwitach. Każda strona jest poświęcona jednej literce, więc na przykład A is for Azeroth i jest napisane, że a magical world that many heroes call home, some of these heroes fight for the alliance. No i mamy narysowane tutaj właśnie gnoma ludzi i tak dalej. I cała książeczka, ja ją kupiłem po prostu, znaczy, o, książka Warcraft kupuję, z nadzieją, że będę czytać dzieciom i oczywiście czytam ją na dobranoc. I tak na podstawie właśnie alfabetu w książce dzieci się dowiedzą na temat Warcrafta, podstaw świata, kto jest kto i tak dalej, i tak dalej. Do tego to wszystko jest okraszone bardzo ładnymi ilustracjami. I chciałem nagrać ten krótki odcinek tylko właśnie po to, żeby wam pokazać kilka książek, bo możliwe, że tak jak ja, czytacie dzieciom i to im się po prostu spodoba. U nas nie ma czegoś takiego, że dzieci idą spać bez czytania. Każdego wieczora czytamy im książkę. Oni sobie wybierają na dobranoc. Ja uwielbiam książki, mam całą bibliotekę książek, z Warcrafta też mam kupę i także dzieciaki mają swoje książeczki. Wśród tych książeczek są dwie, trzy w sumie Warcraftowe. Tak, to trzymam teraz sobie w ręku, to jest nowa książka, jest Hate is for Horde, oczywiście to jest mój ulubiony klimat i ulubiona strona. Hate is for Horde, who fights for the future of Azeroth. Just like the Alliance, some Horde members are hunters, Hate is also for hero, and you can be one too. Więc naprawdę bardzo fajna taka kids friendly książeczka wprowadzająca do Warcrafta. Serdecznie wam polecam, ja kupiłem to z tego takiego internetowego retailera, które zaczyna się na literkę A.
jak tutaj. W Polsce też jest, więc możecie sobie go to ogarnąć. Nie kosztowała dużo, a może w sumie jak na taką małą książkę to może nawet troszeczkę kosztowała, bo kosztowała 13 funtów. No ale to jest taka nowa pozycja, którą wam polecam. Teraz przychodzi zima i to jest książeczka, którą moi synowie uwielbiają. Mam dwa egzemplarze tej książki. Pojawiła się dawno, dawno temu. Ja ją kupiłem, jak jeszcze Tymek był malutki i jeszcze nie kumał, co jest co. Ona ma obwolutę, więc ją ściągnę. Tytuł nosi Snow Fight, a Warcraft Tale. I to jest zrobione przez Chris Mencen, napisał historię. A nasz sławny Wei Wang od tych podstawowych rysunków artów Warcrafta zrobi tego rysunki. I to jest też bardzo fajna książka, którą polecam. Jest troszeczkę mangowo rysowana, co nie przeszkadza, bo naprawdę historia jest fajna i mój syn ją uwielbiał. Były takie dni, że ją musiałem czytać dwa razy pod rząd tego samego wieczora. Więc czytałem, ale bardzo wam polecam, jeśli naprawdę macie dzieci i czytacie im książki, a zaczynają się interesować Warcraftem, albo chcecie ich przystawić do Warcrafta, to jest naprawdę także bardzo fajna pozycja. Moje dzieci to uwielbiają, jeden i drugi, nieraz jest tak, że oni mają piętrowe łóżeczko, więc nieraz jest tak, że ja muszę przeczytać jednemu, a potem zejść na dół i przeczytać drugiemu. Albo odwrotnie, najpierw czytam Leosiowi, który śpi na dole, a potem czytam Tymusiowi, który śpi u góry. Więc są takie dwie książki dla mnie podstawowe o Warcrafcie. Oni już o Warcrafcie wiedzą, więc to nie jest jakieś odkrywanie Ameryki, ale naprawdę bardzo wam polecam ze względu na lekkość tych książek i bardzo fajne ilustracje. I trzecia książka, którą ja bardzo lubię, których dopiero przeczytałem kilka historii dzieciom z tej książki, to jest właśnie War of Warcraft, Folk and Fairy Tales of Azeroth. Tu mamy produkcję zbiorową. Wśród nich jest Garth Nix, Catherine Valentine, Christy Golden, oczywiście Cami Garcia, Madeline Rooks, której nie lubię z pewnych względów. Także poprzedniej książki, więc to jest taka i osobista animozja i też taka powiedzmy literacka. Średnio mi się podoba książka przez nią napisana. Nieważne. Tą książkę wrzucałem już jakiś czas temu na YouTube'a. Jest ciężka, jest świetnie wydana, jest super zrobiona, ma złote jakby strony, jest naprawdę przepięknie wydana. Jest tutaj zbiór różnych historii z okraszonymi bardzo fajnymi ilustracjami. Ja mam swoje coś pokazać. Na przykład Sister is another world for always. Taka historia. Nie będę wam zdradzał o co chodzi, ale to jak jest właśnie napisana baśniowo, przypomina mi takie stare książki, które moja babcia mi kupowała kiedyś, jak na przykład Pajacyka Buratino. Nie widziałem jej wydanej jeszcze w Polsce. I tutaj na przykład jest taka bardzo fajna ilustracja. To jest naprawdę świetna pozycja, bardzo ją polecam, taki to jest must have moim zdaniem, przez to jak fajne są historie i jak fajne są ilustracje. To jeszcze była seria Traveler Warcrafta, Wędrowiec, nie wiem, na pewno o tym wiecie, nie wiem, czy to jeszcze jest robione, bo szczerze mówiąc, kupiłem to właśnie z myślą dla Tymka, aczkolwiek to jest dość taka jakby bardziej skomplikowana i rozbudowana historia. Sam tego jeszcze nie czytałem, powoli wracam do czytania, zacząłem w te wakacje czytać tą trylogię, sagę Knaka. Miałem nadzieję, że właśnie kupię te książki i któregoś dnia Tymek sam sobie do nich usiądzie i zacznie je czytać. Nie wiem, czy jeszcze to wydają, czy historia jest zakończona, czy były tylko trzy części, czy jest więcej, ale mam. I w sobie chciałem wam tylko tyle pokazać i powiedzieć, ze względu na to, że ta książka wyszła i chciałem szybko dać wam znać, że jest coś takiego, że warto kupić. Po drugie, zbliżają się święta i zawsze ludzie szukają jakichś prezentów dla dzieci, dla pociech swoich. Ja poza rzeczami, o które proszą, próbuję też zawsze wcisnąć tam właśnie książeczkę gdzieś, żeby mogli zrobić coś innego, a nie tylko patrzeć się w te wyświetlacze, ekrany i telewizory. Tych książek na półce Warcraftowych jest coraz więcej, ale poświęcę temu osobny odcinek, bo chciałbym się z wami czymś podzielić i zobaczyć, jakie wy macie spojrzenie na ten temat, ale to za chwilę. Nie przynudzam, nie przedłużam, trzymajcie się, miłego weekendu, miłego tygodnia, gdziekolwiek jesteście. Live long and prosper.